Stała pod śniegiem panna zielona, nikt prócz zająca nie kochał jej. Nadeszły święta i przyszła do nas. Cudowny gościu, prosimy wejść. Dzień ósmy. Cześć, cześć. Witajcie w kolejnym dniu Vlogmas. Trochę ogarnięte, bo przyjeżdża Grzegorz i będą warsztaty. Kamieni, ja jeszcze chciałam polecieć do Dino, bo tam podobno skrzaty są, to w ogóle jestem nieumalowana, tyle że umyta, w ogóle wstawanie w sobotę rano nie jest fajne. I jeszcze muszę zobaczyć, czy odbywa się jakiś jarmark bożonarodzeniowy w Łasku, bo to mogą być ciekawe sprawy, ciekawe rzeczy. Także trzymajcie kciuki, powinnam się umalować, ale... Jutro. Grunt, że nie w piżamie. Pierwsze dni vlogmasowe tylko w piżamie były. Tragedy, tragedy. Wreszcie ostrość złapało. Rok czasu i po aparatku. Słuchajcie, tak to bywa. Ale widoczek ładny, choinka się pali. Światełka wczoraj ściągnęłam z ołtarza, bo się przestały palić. Może kupię coś świecącego. I wróżka znowu w drodze. Słuchajcie, biorę poduchy. Nie wiem, czy widać. Biorę poduchy. Wynoszę do auta i lecę sprawdzić, czy skrzaty mieszkają w Dinu. Nie wiem, jak ja to zrobię. Cześć, Dorota! Jak zwykle, nie biorę klucza, nie zamykam. Takie tam rzeczy. Pewnie znowu będzie dzień drugi odmrażania. Auta lecę do tego dnia, bo mają tam podobno być skrzaty bardzo niedrogie, a to by była super wystawka. Także zobaczymy łokciem, jak otworzyć sobie drzwi, mając pełne ręce wszystkiego. Mogę robić warsztaty, ale wiecie co, że ciepło było. Nie mam zamrożonego auta. Się generalnie, bo przecież Grzegorz beze mnie streama nie zacznie. Teraz co? Na hamulec, żeby nie polecieć dalej. I uwaga, będzie się auto niestety rzęziło. Ale mamy 3 stopnie. Spuszczę z biegu, bo jeszcze kogo walnę. Ale mamy 3 stopnie, niech troszeczkę pochodzi, bo to diesel jest. O, no właśnie tak to wygląda. Poduszki mam w aucie. Poduszki mam w aucie, bo jest szansa kanapowa. W niedługim czasie lecę do tego Dino, lecę zobaczyć, czy jest ten jarmark. Zobaczę, czy tu pan sprzedaje choinki, bo potrzebuję jeszcze jednej choinki. Jak się uda, to się uda, to zobaczycie. Jak się nie uda, to się nie uda, to wam nic nie powiem, nic nie zobaczycie. O. Dobra, lecę. Słuchajcie, ja już na mieście i za mną pan z choinkami. Idę wyczaić, co się dzieje choinkowego, może lampkowego, tego typu rzeczy, także trzymajcie kciuki. Mamy frynie ziemski, jest różowa choinka nawet. No, idę popatrzeć. Jestem w choinkowym raju, tylko nie wiem, czy mi się to w auto zmieści. Auto mam blisko, mogłabym brać. I łańcuchy. Hej, hej! Zmachana jestem, ale zobaczcie, co mam ze sobą. Znaczy, ledwo się zmieściła choinka. No, nie jest to tak źle. 2,40 to znaczy w mieszkaniu się zmieści, resztę będziemy kombinować. A miejsca mam gdzie postawić, także. Przyjechałam z tą choinką i dostałam od razu Merry Christmasowy prezent od Grzegorza, bo naszego mistrza warsztatów kamieni już tu mamy, posiadam kamieniołomu. Będę odpakowywać zaraz, to wam pokażę. Grzegorz szykuje. Children pray. Grzegorz szykuje. Grzegorz ma wystawkę. Trochę na lacha. Grzegorz się nie denerwuje. Grzegorz ma przenośne ten. Przenośne studio. Przenośne studio. Wziął, postawił. Patrzę, nie mój blat. Gdzie jest mój blat? No, tam jeszcze jest ten miejsce. Na małe coś. To jest tak. To właśnie
brązowy obsydian, słuchajcie. Ach, to jest to, co ty mówiłeś, że wow. To jest to cudo, tak, to jest to cudo. Najrzadszy z obsydianów. Łamacz kodów, matryc. W ogóle cudo niesamowite. Bardzo, bardzo rzadki minerał. O, teraz. Jest. Gdzieś ty go dorwał, człowieku. Na Rise of Fever. No, no to. Ja mam Rise of Fever. Oddaję cuda twoją. Mam dziewczynki z Dino. Bardzo ładne. Mhm. Jakie bliźniaczki. Ptaką. Taką dużą, dużą. Dużą, dużą. Ale to. Na dużo dużych bombek. Tak. No. Cytryn, cytryn. Cytryn to są cytryny. Cytryny to będę pokazywał gdzie co, jakie są. Cytryn. Kopcuzięcze. Bursztynie. Długopisu jeszcze nie mam. Tu leży twoja różdżka. Wiem, ale idę po... Aha, sorry, sorry. Sorry. Trzeba się przygotować do zajęć. Karneon. Karneon. Tu mamy niebieskości. Tu są ametystowe ametysty. Przesunąć to, bo jakkolwiek chcesz. Będą. Nie, dobrze jest. Fantastico. Ametysty. Niech się blinkują tutaj ładnie ametystowo. Ja później zgaszę lampę, to będzie troszkę inaczej, tylko z tą okładę. Tu mamy niebieskość, tu mamy magnezyty i tu mamy hematyty. O, jaki ładny. Wow. Bo zawsze tylko w bransoletkach było, tak, nie? No właśnie. No jednak dostałeś. Tak, no tu mamy jeszcze troszkę matki. Tu mam amertyn. Chcesz szpilki, żeby ci nie uciekało? Jadrit. Nie, chyba jest dobrze. Granatem po oczach. Tu mam księżycowy kamień. O, i mój ametysto. Najtrudniejszy to ametysto. Tu mam turmalin różowy. Mam taką krusztynkę, ale taką krusztyneczkę. No, wiecie, ale bardzo. Wiecie, ile za to zapłacę? Nie, poczekaj. Wiem, to jest po prostu. Ale jest. Tak. Wow. No, takie ale są jest. Czasem kamienie. Tak, różowy ameti. Zbliżenia to sobie możesz tu tak, nie? O. Uh-huh. Na łapce na i do łapce. Góry do tej kamerki. No. Zaczynam się też podnerwowywać. Celestyn. Jeśli tak spojrzałeś na mnie, a co się gdzieś pisze? Dobrze, dobrze, ważne, że pisze. Tak, próbuję sobie przypomnieć. Nie piszę właśnie, zaraz masz sobie. Tu. Masz tam karteczkę, ja zawsze mam zapomnienia. Ja ci zaraz dam karteczki. Moment zapomnienia. No. I te według mnie, które są przede wszystkim do tego znaku, bo na przykład do wagi moja babcia zawsze mówiła, że perły. Syntyny, perły nie są stricte minerałem, ale perły najbardziej, tak? No do nas niestety to tygrysie oko, które nie lubię. Nie lubię. Ja bardziej się z ametystem identyfikuję, albo z kryształem. Ja to kryształ dokładnie. Tutaj mam o znakach zodiaku, czyli to będzie... I myślę, że tak, zrobię oczyszczanie, krótka przerwa. Tak. Potem przejdę do znaków zodiaku, to trochę krótka potrwa przerwa. I krótka przerwa. Potem mam rozpisane nam minerały i czakry, który jaki łącznie z dźwiękowym, bo tutaj trochę wsadzę też informacji, że możemy też i dźwiękiem, tak? Ale i taki, bo każda czakra ma nazwę i swoje, tak. Potem mam 10 najważniejszych minerałów i tak naprawdę po tych czakrach przerwa mała, tak? Dobra. 10 minerałów, tych takich najważniejszych, z którymi jak masz te 10, to zrobisz wszystko. Rozbudowanie na te chryzokole i te inne to jest jakby dobrą wolą, wiadomo, że coś pomaga, tak? Potem mamy, nie mam okularów, siła kształtu. I wchodzę w tą świętą geometrię, tak? I tutaj powolutku wtedy mówię minerały na co, na jaki, czyli minerały na przyciągnięcie sukcesu, na dobrobyt, na zdrowie, na coś tam. I potem mam tutaj, zaczynają się być właśnie siatki, te mandale, tak? Tam jest. I tutaj mam mandale i do końca są mandale na co, na jakie. No. Myślę, że w sumie mam działów takich głównych 5.
z małymi. Myślę, że to tak. 45 minut, 15 przerwy, 45 minut, 15 przerwy. Czyli tak mniej więcej to pewnie. Tak, 6 godzin pewnie zajdzie, nie? No. Tak mniej więcej, tak myślę. Łatwiej. Jednokrotnie mamy mnóstwo zadań, mnóstwo rzeczy do zrobienia i oczyszczanie jest niebywale istotne. Uwierzcie mi, naprawdę dbałość o nasze minerały jest bardzo istotna. To są jak nasze dzieci, a musimy o nie dbać. Ale nie mamy czasu, więc trzy rzeczy, które ułatwią nam, poza oczyszczaniem tym, które przed chwileczką powiedziałem. Jeżeli macie duży, ale naprawdę duży kawałek soli kamiennej, ja mam taki w domu dwa, jeżeli macie przepiękną geodę, jeżeli macie bardzo dużą szczotkę ametystową, no to są trzy minerały, które oczyszczają się same, ale też dają możliwość oczyszczenia wszystkiego, co znajdzie się w ich otoczeniu. Do geody możemy włożyć wszystkie minerały, na sól tak samo położyć, czy właśnie na szczotce ametystowej. To są, powtarzam, duża bryła soli kamiennej, duża szczotka ametystowa i duża geoda. Duża, co to znaczy duża? No to nie musi być zaraz pół kopialni wieliczka, ale myślę, że o średnicy takiej no przynajmniej 30 cm dany minerał. Myślę, że najłatwiej będzie Wam i w sumie też i najmniej kosztownie zdobyć po prostu taką bryłę soli na targach ezoterycznych czasami. A ja mam w przerwie kursu pierniczki blagmasowe. Bo ja wiem, że jak się prowadzi kurs, to się nic nie przełknie od jakiegoś ciastka po prostu w międzyczasie. Tylko mam nadzieję, że one nie mają orzechów. Nie, orzechów nie, ale mają na pewno dużo kminku i taki samobłędny, bo jest znany. Tak, dokładnie. Bardzo dobry. Proszę. Dziękuję. Proszę. Bardzo je lubię. Także ja wiem, że jak się kursy prowadzi, to się wie, że ja idę wpierdzielać kiełbaski, natomiast ludzie prowadzący, niestety. Dobra. Wiesz co, gdzieś tam gdzieś sięgną. No ja. O. Czuj się posilony. Dzień, dzień, dzień. Straszne to jest. O, uwaga na oczka. Tak. Rzęsy mi się haczą. Rzęsy mi się haczą, zawsze mi się to jest haczało. Naprawdę, to nie jest litr. It's me. I poszło. Łagacy jest polecany dla osób, które mają problemy gastryczne, jelitowe, problemy z na przykład trzustką, problemy z woreczkiem żółciowym. Wzmacnia perystaltykę, ale też i ułagadza wszelkie sytuacje związane z drogami żółciowymi. Następnym jest hematyt. Zbiera i rozprasza negatywną energię. Karneol. I tutaj polecam wszelkie karneole, ale głównie karneol czerwony, odpowiadający za czakrę podstawy i wspiera, już Wam mówię, wspiera właśnie tą energię reakcji. Dodaje empatii, wrażliwości, ukorzenia podstawy i daje baranom taką podstawę działania. Następnym jest jaspis. Jaspis uczy cierpliwości i wytrwałości. Barany są szybkie, energetyczne, działające i często tej energii właśnie to jest taki trochę wspomniany zapał czasami. I jaspis jest jak najbardziej pomocny w realizowaniu i jakby w wytrwałości w danym działaniu. Następnym jest granat. Granat pomaga baranom w kwestiach miłosnych, w kwestiach ciężkich sytuacjach, takich depresyjnych. Granat otacza barany taką energią dobrobytu mentalnego, miłosnego. Jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywny. Granat mam tutaj. Przejść swoją żałobę wewnętrzną, oczyścić się i ruszyć dalej. Także w tych działaniach z czakrą serca karneol bardzo pomocny. Bursztyn dodaje ciepła i dobroci. Pomaga nam w zrozumieniu siebie, ale też i innych. Cytryn dodaje mądrości i bogactwa, kreatywności. Anahata, hata, ale. No może tak, Marzeno, ale tak. I chryzopras uzdrawia miłość i likwiduje stare, zastałe sytuacje.
Jeżeli jesteśmy w związkach, które troszeczkę przygasły, trochę wprowadzona została taka rutyna dnia codziennego i tak stoimy troszkę w tym miejscu, aby ruszyć tę energię, właśnie chryzoplas na uzdrowienie, na ruszenie energii, na to, aby coś się zadziało. Czasami to pójdzie w stronę rozejścia, no ale być może to jest też sytuacja do przepracowania i tak bywa. Cynkiem, ołówkiem w ręku możecie to zalaminować. To może być, nie musi być na A4, bo to jest dosyć duże, tak? Jeżeli te kamienie będą bardziej skupione, to też nie ma problemu, byleby zgodnie z tym, co jest na danym waszym rysunku. Możecie pracować z dużymi minerałami, ale mogą być też i mniejsze. Ważne, żeby to minerały i ta mandala jest wspierana razem tą energią i to przechodzi razem, tak? Rozumiem, że każdy nam może mieć mały pojemniczek, więc jakby możecie przeskalować ten swój rysunek. Ale tak, minerały układamy na malowanej mandali. Ok, przejdziemy do następnego układu. Okien zamknięty, myślę, że mogę wykorzystać. To no pewnie, że tak. Kochani, krok jest zamknięty, po trzykroć zamknięty i po trzykroć bezpieczny. Nie mam pięknego dzwonka, bym podzwonił z tej radości, ale myślę, że... Dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Jest dzwonek! Super. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Życzę wam przyjemności i czerpania wszelkiego dobra z pracy z minerałami. Uwierzcie w swoje możliwości, w swoje siły. Moc, potęga jest w was. Działajcie, twórzcie, cieszcie się tą kreatywną twórczością. Pięknie, pięknie, z całego serca wam dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało, że było ciekawie i że nie przeciążyliście się. Dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo. Do zobaczenia. Spokojnego wieczora. Ja myślę, że teraz dziewczyny cię zarzucą na czacie pytania. Trudno, tak, jak Karola. Wiesz. Macie tydzień, bo potem znikacie. Dobra, przysyłam. Pa, pa. Bardzo dziękuję za cudowne miejsce, atmosferę, za pyszne kawki, herbatki, lawendy, kanapki. Dziękuję. Czem chata bogata. Tak, bogata wszelakością wielką. Pa. To jest w ogóle logistyka. 7,5 godziny. No, normal. Siedziałeś i gadałeś. Siedziałem i gadałem. I ja mogę przestać gadać. Jak ja mam? Teraz się rozpędziłem i to ja będę... I teraz... Ale zobaczcie, jak opóźnienie tak swoją drogą. Tak, opóźnienie jest... Ale teraz będziesz miał ten... Będziesz musiał wyhamować to te emocje. To już statystyki. Zobacz. Najwyższa liczba równoczesnych widzów 29, no to by nam się zgadzało. Tak. Czyli nie sprzedali. 7 dni, całkowity czas oglądania. Średni czas 47 minut i to jest dziwne. Każdy siedział, średni czas 47 minut oglądania. Myślałby kto, nie? Tyle godzin. Nowi subskrybenci 3. To jest też masz 3 nowych subskrybentów. A, nie, może z tych starych. Tak, bo on jest ten. To znaczy nowych z tych starych. I teraz jeszcze trzeba zrobić tu, zatrzymaj stream i dopiero... O to się mój Boże, to no. Z tego... Dziubdziania, klikania, no. 500 przycisków. Ta-dam. Teraz... Calm down. Tak, teraz będzie spadek. Siódemkę. Mamy siódemkę, patrzymy cóż w siódemce jest. O, dużo mamy różnych długich rzeczy. Czekajcie. Długi woreczek był. Łamatko. Niech ja te długie, jakie słodkie. Wszystko, niech ja te długie rzeczy wysypię. Czyli mamy cuksy. Szczypy. Niech nam osładzają szczypkę. Mamy te wkłady nieszczęsne do tych wszystkich, które trudno zdobyć. I mamy fioletowego, długopisowego jednorożca. To są te fiksony, tak? Które znikają. Tam się nie znam. O, dobra. Już odmetkuję moją kolejną pałeczkę magiczną, którą krąg otwierać można.
zacne sprawy. Słuchajcie, dobrze jest. Dobra, włączamy. Kochani, cudne prezenty. So, rewelacja. Włączamy music. Zaczynamy nasze działanka. Dzisiaj rytuał na ochronę. Potrzebna będzie biała świeca, olejek werbeny, pentagram. Jeżeli nie macie pentagramu, narysujcie go sobie w tym momencie. Stoi przed Tobą w swej potędze i chwale. Podaję Ci świetlisty znak pentagramu. Będzie Ci pomocą w dzisiejszym rytuale. Pozwalasz jej energią do siebie się dostać. Podchodzi do Ciebie zwiewnym, silnym krokiem władca żywiołu powietrza. Stoi przed Tobą w swej potędze i chwale. Podaje Ci świetlisty znak pentagramu. Będzie Ci pomocą w dzisiejszym rytuale. Zza horyzontu wyłania się postać. Pozwalasz jej energią do siebie się dostać. Podchodzi do Ciebie mocnym, silnym krokiem władca żywiołu ziemi. Stoi przed Tobą w swej potędze i chwale. Podaje Ci świetlisty znak pentagramu. Będzie Ci pomocą w dzisiejszym rytuale. Kochani, czyli nadejszła chwila. Chwila cukiełkowa nadejszła. W siódemce mamy niezidentyfikowany kształt, który udaje... Bałwanka? Bałwanka. Nie, no fajny. Bałwanek fajny. Bałwanek wyszedł. Collection. Tutaj jest masowy pudełko. Boże, mam dzwoneczki. I z dzwoneczkiem, patrz. Do kolczyku weź mnie komplet. Mhm. I siódemeczka. O, tak coś szybko ci to. Bo ja mam pamięć wzrokową. To ja ci bym musiała coś nie mieszać. Kubek postawić indziej i tak dalej. I... O, lindorek. O, kotek aż przyszedł na lindorka. Kotek musi być. I tak. Słuchajcie, powiem Wam tak. Jestem dzisiaj przezmęczona. Dlatego, że tak, cały dzień kursowałam u Grzesia. No to, że tam poustawianie streamów i tam to wszystko, to wiadomo. No ale to tak. I na ostatnią chwilę wyparowały takie kwiatki, że po pierwsze myślałam, że mi się wszystko pozawieszało w ogóle. No, ale... Daliśmy radę, kurs był rewelacyjny i świetny, także naprawdę, no, w ogóle to myślę, że będziecie mieli co robić z nami, bo mamy kupę masłów. Już ja mam na styczeń plan magii rytualnej, Grzegorz na luty zioła, po prostu. Taki mały sneak peek. Także sneak peek. I I love you. I jestem zmęczona, bo jeszcze musiałam z meblami powalczyć, ale to zobaczycie pewnie jutro. No tak. Jutro nagramy. No tak, no to no jutro, i... no bo to no tak. Jutro, to pojutrze, tak, ale tak, jutro, tak. Że... Bo to jest, wiecie, to jest czaso zmieniasz Hermiony. Czaso zmieniasz Hermiony te vlogi, bo to tak wiadomo, że jest z dnia na dzień, także zobaczycie. Mały sneak peek, mam choinkę 2,40. Ale piękną. Piękną. Także też zobaczycie. No choinkę 2,40 zobaczycie, to wam powiem. No i teraz, to, no. Tak. Teraz myślcie, co dalej. Co dalej. Nie zdążyłam z rytuałem, dlatego było 23, ale w danym dniu się odbył także. Ale jak zobaczycie, to wybaczycie. Buziaki dla was, ja idę robić... I nie jest to ta. Nie jest to ta. Cały dzień nie robiłam filmu, wczoraj wieczorem nie robiłam filmu, więc mam mnóstwo maili. Robię noc z wróżką. Jestem padnięta w sensie takim, wiecie, wymęczenia, ale energii mam dużo, bo kupę rzeczy dzisiaj się udało. No świetnie. Fajnie się. Dokładnie tak, więc jestem naładowana. Będziemy działać i robić. Do zobaczenia. Nie przedłużam, do zobaczenia. Po prostu do jutra. Rudolf siedzi tutaj, a Grzegorz zapindala do nas. Na kurs. Ciekawe, kto go prowadzi, skoro ja jestem tu. Rudolfina. O, Dziunia, ty Dziunia cię całuję, mocno ściskam. Dobrze, że jesteś, pomyślałam.
moje kociulki, jakieś śliczne. Mój rydwan toczy się i toczy za jakimś innym wielkim rydwanem różowym. Nie byłoby tym nic dziwnego, gdyby nie to, że to jaki jeb jedzie. Muzyka tak huczy i jedzie defiladnym. Gościu przepuszcza wszystkich, których może. Toczy się 5 na godzinę. Wyprzedzić go nie mogę, bo podwójna ciągle i czerwone światła. Nic to. Zaginam. Nie wiem, co zaginam. Przeginam! A świat niech toczy swój garb uroczy. Niech toczy się świat. A świat niech toczy swój garb uroczy. Niech toczy się świat. Niech toczy się świat. I tur i gęsim jajem się turlam do was! Teraz przed końcem. Kasia. Studentów. Kasia, Grzesiu już mam. Tutaj. Jeszcze mandale będziemy robić. Ani mnie zmuszałem do reniferków. Nie. No właśnie, że jesteś. Nie. Jesteś. Nie. Tak. Nie. Tak. Jestem. Będę musiała jeszcze raz, dwa razy albo trzy odsłuchać, żeby sobie wszystko ponotować, ale super. Po prostu przygotowana jestem cały czas na nasłuchu. Jestem z wami tam. Bujolki! Stała pod śniegiem panna zielona, nikt prócz zająca nie kochał jej. Nadeszły święta i przyszła do nas. Cudowny gościu, prosimy wejść. Dzień 8.